Bardzo podoba mi się hasło pani Ewy Grzybowskiej Razem zmienimy woli. Razem z małą istotą pójdziemy na nim zagłosować. Kobiety, idźmy na wybory i głosujmy na Ewę Grzybowską. W drugiej turze stawiam na dobry plan. Stawiam na panią Ewę Grzybowską. Zmiany w naszej gminie, dlatego wybieram Grzybowską. Idę 4 listopada na wybory. Zagłosuję na panią Ewę Grzybowską. Jest kompetentną i fajną osobą, aby zająć stanowisko burmistrza Woli. Ewa Grzybowska ma plan na zmianę naszej gminy. 4 listopada stawiam na nią. Wspominam również Ewę Grzybowską, która zawsze była profesjonalistką. Mogłem na nią liczyć w każdej sprawie. To też chciałbym ją poprzeć w wyborach na burmistrza waszego miasta, ponieważ to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Pozdrawiam. 4 listopada moją kandydatką będzie Ewa Grzybowska. Liczę na kobiety i wierzę, że kobieta wygra. Mieszkańcy Ostrowic w całej gminie. Głosuję na panią Ewę Grzybowską. Jestem kobietą i stanowczo stawiam na panią Ewę Grzybowską. Stawiam na Ewę Grzybowską, zachęcam do głosowania. Na panią Ewę Grzybowską mamy głos. Ewę Grzybowską znam od kilkunastu lat. Jest to osoba, którą w całości popieram na stanowisko burmistrza waszego miasta, waszej gminy.